Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na Hol torebkowy, ale to nie jest tylko taki hol, bo ten film by nie powstał, gdyby nie to, że musicie mi doradzić po prostu, bo mam taki mały mętlik w głowie odnośnie moich ostatnich zakupów torebkowych, więc może pokażę Wam, co mam i nad czym się zastanawiam i napiszecie mi w komentarzach, którą z pewnych torebek powinnam wybrać, a którą sobie odpuścić. A może uznacie, że na przykład obie powinnam zostawić, to też nie jest problem, ale się zastanawiam, więc to jest taki film, stwierdziłam tak, mam tyle dziewczyn, które mogą mi doradzić, czemu mam się sama zastanawiać i stwierdziłam, że po prostu nagram coś takiego. Także jeżeli jesteście ciekawe, co mam, chcecie zobaczyć, chcecie mi doradzić, to koniecznie zostańcie i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zaczynamy. I słuchajcie, generalnie chodzi o to, że ja zazwyczaj mam wyrobione zdanie, co chcę sobie zostawić, ale czasem mam wątpliwości. Ja bardzo lubię słuchać Waszych opinii. Wiem, że to nie jest tak, że zawsze będą one jednogłośne, że wiem, że zawsze będzie tak, że części osób coś się będzie bardzo podobało, coś się nie będzie podobało i wiecie, to nie jest tak, że to jest dla mnie totalny wyznacznik tego, co ja zrobię, ale często Wasze wypowiedzi, często Wasze komentarze mają jakieś takie sensowne argumentacje i czasami rzeczywiście coś do mnie trafia tak, że przekonuje mnie w jedną i w drugą stronę. Dlatego właśnie dzisiaj oceniacie Wy, co mam zrobić i mi doradzacie. Dobra, po taki wstęp wymieszałam trochę, dużo powiedziałam, dużo powstępowałam, ale naprawdę to jest dla mnie po prostu ważne. Zacznę może od torebki, co do której nie mam wątpliwości i ona na pewno ze mną zostaje, bo tak jak powiedziałam, to jest haul, ale z Waszą pomocą odnośnie wyboru. Natomiast pierwsza torebka, którą chcę Wam tylko pokazać, to jest mój bąbelek z Melisy, to jest moja melisowa sackbag. W tym momencie trzecia. Miałam jeszcze jedną, ale ją odsprzedałam. Melissa Sackbag w takim kolorze typowo melisowego nude. Może tak. I to jest wszystko Melflex. Ja robiłam odnośnie tych torebek w 2017 roku, czyli już dawno temu, albo 2018. Cały film, bo wtedy zamówiłam dwie inne wersje kolorystyczne i właśnie z tamtych została mi jeszcze jedna. Jedną odsprzedałam taką brokatową, srebrną. Kupiłam też czarną i udało mi się dopaść też tą. To jest generalnie bardzo pojemna torebka z Melflexu. W takim właśnie jasnym, wiosennym kolorze i dlatego ją zamówiłam. To jest też stara kolekcja, to jest zeszłoroczna kolekcja, mi się udało ją dopaść na jakiejś zniżce za połowę ceny i właściwie dlatego ją kupiłam, bo to też jest tak, że jak wiecie, że jak coś jest za połowę ceny, to jakoś tak chętniej wpada do koszyka. Także ta torebka zdecydowanie ze mną zostaje. Jeżeli chodzi o ten model, to w tym sezonie też są nowe modele tej torebki i widziałam w czerwieni, chyba takie albo coś koło tego też są. I są takie całkiem transparentne. Taka właśnie transparentna strasznie mnie kusi, żeby była prześwitująca. Wiadomo, że to nie jest takie do końca wygodne, bo widać, co jest w środku, ale jest to taka neutralna bardzo rzecz, która według mnie też pasuje do wielu po prostu ubrań, do wielu zestawów, taki neutralny kolor, a ten właśnie nudziakowy sackbag, bo tak się nazywa, jak już mówiłam, no też jest taki, że do cieplejszych stylizacji, do takich jaśniejszych, właśnie wiosennych, letnich właściwie już, fajnie się sprawdza. To są bardzo pojemne torebki. One same w sobie są troszeczkę ciężkie i może nie są tak idealnie wygodne, bo wiecie, idealnie wygodna torebka to jest taka torebka, która jest totalnym workiem, bo ona wtedy przylega do ciała, jak się chodzi i tak dalej, ale przez ostatnie lata mieliśmy taką modę, że rzeczywiście te torebki były sztywniejsze, także myślę, że wiecie, o co mi chodzi, to jest właśnie taka sztywność, aczkolwiek to też nie jest taka sztywność jak na przykład skóry czy ekoskóry, no bo to jest też Melflexik, także tą Wam tylko pokazuję w ramach holu. I teraz tak, będziemy przechodzić do dwóch torebek, które są dla mnie problematyczne. Numer jeden, słuchajcie, zamówiłam taką torebkę białą, pewnie się przypali, muszę się odsunąć, taką białą szoperkę o łódkowatym kształcie, tak się chyba ten kształt nazywa, aczkolwiek łódkowate to były takie zaokrąglone, pamiętam. Właśnie, o takim kształcie, białą, dużą od Calvina Kleina, ona jest ekoskórzana i
Właśnie, ona mi się bardzo podoba, jest bardzo fajna i tak jak mówię, jest też pojemna, bo tutaj jest po prostu mnóstwo miejsca, jakieś przegródki, tu jest jeszcze taki portfelik na klucze, coś takiego. I tak, jestem prawie w 100% przekonana, żeby ją sobie zostawić z praktycznego punktu widzenia, bo od paru sezonów, jeżeli chodzi o większą, jasną torebkę, to mam taką z Medicine, taką prostą, też szoperkę, ale ona mi się z jednej strony gdzieś już tam plamiła. Jest już taka, widać, że po prostu jest znoszona dosyć mocno, więc właściwie pod tym kątem zamówiłam tą, żeby mieć takiego coś dużego, białego, ale, no właśnie, bo tutaj mam tego sakbaga, ale ten sakbag na przykład nie siądzie mi do wszystkiego, bo nie siądzie mi według mnie i dla mnie, i ja nie lubię takich zestawień, do chłodnych kolorystyk. Nie lubię po prostu dodawać beżu do chłodnych kolorystyk, natomiast biel to jest coś takiego, co się wtedy dobrze sprawdzi. I w takich stylizacjach czarno-białych, i z czerwienią, i z różnymi kolorami też żywymi, oczywiście, czy chłodnymi, czy ciepłymi, dobrze się sprawdzi, no i jest też bardzo pojemna, a na tym mi zależało. Więc tak, właśnie to jest numer 1, a teraz pokażę Wam numer 2 i to też jest torebka od Calvina Kleina. I tutaj, no właśnie, mam dylemat, na tamtą jestem prawie 100% pewna, właściwie to tak 99,9, że ją zostawię, ale ta mi nastręcza trudności, bo to też jest torebka od Calvina i ona jest w takim beżu, w takim nude jasnym, kremowym właściwie kolorze. Wydaje mi się, że on ma lekko może nawet żółtawe tony. I nad tą torebką się zastanawiam, bo pierwsza moja myśl była taka, żeby ją oddać, ale z drugiej strony taka torebka, wiecie, no też mi jest potrzebna, bo, uwaga, teraz prezentacja. Ta jest mniejsza i jest jaśniejsza, ale widzicie, jest po prostu mniejsza. Ta jest taka jakby pomiędzy. Tu mam ogromną, tu mam średnią, a tutaj mam małą, a ja nie mam żadnej małej, takiej, wiecie, w tym najwygodniejszym tak naprawdę formacie, żadnej małej, jasnej torebki, więc zaczęłam się zastanawiać, czy ją zostawić, czy ją oddać. Jak widzicie, ona ma dosyć duże logo i powiem Wam tak, ja nie za bardzo lubię loga, takie logowane rzeczy, bo to jest dla mnie taki krzyk, o popatrzcie, mam coś markowego, ale z drugiej strony ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest takie, wiecie, w środku we mnie, nie? Bo czy to nie jest to, że ja się tak czuję, a tak naprawdę to wcale nie zwraca uwagi, bo ja strasznie tego nie lubię, że na przykład ktoś jest, wiecie, obklejony markami i tak dalej. I powiem Wam, że na przykład jak założę dwie rzeczy, gdzie są jakieś loga, choćby niewielkie, to już się czuję trochę przesadzona. Już się czuję, że to jest takie jakieś epatowanie, że to może być tak odebrane i nie do końca mnie to tak jakby przekonuje, więc też zastanawiam się nad tą torebką właśnie z tego względu, czy to CK nie jest takie, wiecie, no właśnie takie epatujące, no popatrzcie, Calvin, jakby to było nie wiadomo co. Oczywiście nie jest wiadomo, bo to jest u nas w Polsce marka premium, ale tak na przykład w Stanach, czy nie wiem, no w Stanach, tam mam porównanie, tam byłam. Calvin Klein to jest taka marka jak u nas na przykład, żeby Was nie skłamać, a porównać dobrze. Coś pomiędzy Zarą, a czymś trochę wyżej niż Zara, może w ten sposób. Tak, bo w Stanach takie marki na przykład jak Calvin Klein, czy Hugo Boss, czy co tam jeszcze mamy, Levi's, Nike, Adidas, to są takie bardzo powszechne. Pamiętam, jak ja byłam w Stanach, to w jakimś takim zwykłym sklepie wybrałam sobie klasyczne właśnie wtedy Levi's. Miałam lat, czekajcie, ile ja miałam lat, jak byłam pierwszy raz w Stanach? Chyba 14 albo 15 i one kosztowały kilkanaście dolarów, także te ceny, które są u nas, to jest, wiecie, kosmos. No właśnie, ale te torebki udało mi się też dopaść w fajnych cenach, bo ta normalnie kosztuje chyba około 700-600 zł, a ja ją kupiłam za 240. Ta kosztuje też gdzieś pewnie 7-8 stów i ona kosztowała 260, więc dlatego też się zastanawiam, no bo cena jakby nie było jest kusząca. Jeżeli chodzi o tą torebkę, to pokażę Wam, co jest w środku. Oczywiście do obu są worki przeciwkurzowe. Ona jest w środku taka totalnie prosta, ma jedną dodatkową przegródkę. Jak widzicie, jej nie obrałam jeszcze, nie oskubałam z metek i tak dalej, bo po prostu mocno się zastanawiam. I jej taką cechą jest to, że jest dosyć miękka, więc widzicie, jak jest pusta i chcę ją zapiąć, to muszę się tutaj, że tak powiem, muszę ją pozginać, ponaciskać.
No, także mam teraz taki dylemat. Tak, to jest taki film dylematowy dzisiaj. Co by tu zrobić, doradzajcie. I no właśnie, i co radziłybyście mi zrobić? Czy powinnam ją zostawić, czy powinnam ją oddać, a może tą powinnam jednak oddać, a tą zostawić, albo tą zostawić, a tą oddać, albo zostawić obie, albo oddać obie. Bardzo Was proszę o radę. Jeżeli chodzi jeszcze o torebki, to wiecie co? Więcej nie mam. Właściwie to były takie trzy i dwie z dylematem. Ale mam jeszcze, pokażę Wam. Jeszcze zamówiłam dla mojej mamy i dla cioci, to Wam pokażę tak na zasadzie ciekawostki może. Dwie takie same torebki, kopertówki też Calvina Kleina. I tak, pokażę Wam to po prostu na zasadzie takiej ciekawostki. Coś takiego. Dwie takie same, dwie czarne, bo właśnie jak zobaczyłam, że są w fajnych cenach, to wysłałam zdjęcia i do mojej mamy, i do cioci. I pytam się, chcesz wziąć ci, bo jest niedrogo? Tak, no weź. A moja ciocia... A co mama powiedziała? No mama powiedziała, że chce, to ja też chcę. No, także takie dwie kopertóweczki jeszcze, że tak powiem, moim paniom mojego życia ukochanym właśnie kupiłam. Jeżeli chodzi o to, to tutaj mamy, wiecie, nie chcę tak całkowicie tego otwierać wszystkiego, bo to jest dla kogoś, więc no nie lubię grzebać, może tak. Tutaj mamy wypełniony tym papierem, też jest, widzę, worek przeciwkurzowy. Zamykanie jest na magnes i jest długi, czarny pas. Także pokażę Wam tak z bliska może troszkę bardziej. Ta się prezentuje. One same w sobie są też fajne, ale to są właśnie takie torebki bardziej na jakieś wesele, na coś takiego, tak mi się kojarzy, takie bardziej eleganckie. Ja tego nie potrzebuję, dlatego właśnie napisałam do mamy i do cioci, czy czasem takowych by... nie chciały. I w sumie to tyle. To taki krótki filmik. Doradzajcie mi koniecznie, co mam zrobić. Czy mam zostawić, czy mam oddać. Co mam zostawić, co mam oddać. Co sądzicie? Aha, i jeszcze w ogóle jedna kwestia odnośnie tej torebki. Czy ona nie wydaje Wam się przedpotopowa przez ten fason? Może tak, bo to jest z jednej strony taki fason, który jest totalnym klasykiem właśnie. Taki trapez odwrócony, tak? Dobrze mówię? Trapez, tak. Odwrócony trapez, a z drugiej strony zastanawia mnie. Może tak. Dobra, słuchajcie, kończę w takim razie. Piszcie w komentarzach swoje zdanie, swoje opinie. Mam nadzieję, że ten krótki film był dla Was taką przyjemną rozrywką. Ja sobie z Wami tak pogadałam dzisiaj, jak z koleżankami. Mam nadzieję, że tak też potraktowałyście ten film. Taka, wiecie, przyjaciółka, która się Wam trochę chce wygadać i chce porady. Piszcie w komentarzach, co mam zrobić. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!